Karolina Kamińska, witam Państwa w poniedziałek 23 stycznia. Zapraszam na Telefakty. Wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Paczki od serca w drodze na Kresy. Produkty to mamy cukier, konserwa mięsna rybna, kasza. Nowa Rada Muzeum Historyczno-Archeologicznego. Powinna wspierać swoją wiedzą, swoim doświadczeniem. Prawie pół tony żywności i prawie 5 tysięcy złotych udało się zebrać podczas pierwszej organizowanej w naszym mieście zbiórki dla polskich kombatantów mieszkających na Kresach. Do ogólnopolskiej akcji zorganizowanej przez Stowarzyszenie Odra Niemen przyłączyli się ostrowieccy patrioci oraz nasi widzowie. Ostrowczanie mieli gest i pokazali, że los Polaków mieszkających poza granicami ojczyzny jest im bliski. Prawie 100 paczek oraz ponad 4600 zł to efekt prowadzonej po raz pierwszy w Ostrowcu zbiórki Rodacy Bohaterom. Jej adresatami są polscy kombatanci i weterani mieszkający za wschodnią granicą naszego kraju. Zbiórkę w imieniu Stowarzyszenia Odra Niemen od listopada prowadzili ostrowieccy patrioci. Przez ten czas zbierali nie tylko fundusze, ale również artykuły spożywcze. Produkty to mamy cukier, konserwa mięsna rybna, kasza, warzywa, owoce w puszce, kakao, kawa, słodycze, makarony. W sumie ostrowczanie przekazali prawie 500 kg żywności, z których zrobiono 50 pełnowartościowych paczek oraz kilkadziesiąt mniejszych. Równolegle do zbiórki żywności prowadzono także kwestię pieniężną. Przez 2 miesiące do puszek udało się zebrać ponad 4600 zł. Jedną z wolontariuszek, która zebrała rekordową w tej akcji kwotę pieniędzy, była znana działaczka społeczna Bożenna Majewska. No, miałam przed sobą taki duży prawie baner zachęcający do tej zbiórki, do tej kwesty. Udało mi się zebrać już, wiem, bo podsumowano 1429,22 zł. Organizatorzy przyznają, że zbiórka spotkała się z dużą życzliwością wśród mieszkańców Ostrowca, dlatego niewykluczone, że w tym roku będzie powtórzona. Rzeczywiście w wielu osobach widziałam radość, że się chce pomóc tym osobom na Kresach, że nawet rozmawiali, że warto pomagać, warto. Pytali również, czy żywność mogą przekazać i jakie produkty i kiedy te paczki dotrą i czy one będą na Boże Narodzenie, czy i dłużej. Ja wiem, że ta akcja to jest nie tylko na Boże Narodzenie, to musi trwać cały rok, bo pomoc jest potrzebna przez cały rok. A zebrana przez Ostrowczan żywność i pieniądze jeszcze w tym miesiącu powinny trafić do najbardziej potrzebujących osób polskiego pochodzenia mieszkających na Ukrainie, Białorusi, Litwie, ale i w Mołdawii. Bezrobotni, niepełnosprawni, uzależnieni. Jednym słowem, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym mogą liczyć na pomoc w znalezieniu pomysłów na własne przedsiębiorstwo socjalne. Wsparciem służyć będzie m.in. Stowarzyszenie Krzemienny Krąg. Osoby zainteresowane uruchomieniem takiego przedsiębiorstwa mają czas jeszcze do 27 stycznia. Stowarzyszenie Krzemienny Krąg, obejmując zasięgiem górną część województwa świętokrzyskiego, podejmuje działania związane z szeroko rozumianą ekonomią społeczną. W tym celu powstał Kielecko-Ostrowicki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, który osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej daje przysłowiową wędkę, a nie samą rybę. Coś, co dzisiaj w Polsce i w Europie jest próbą odnalezienia się w dążeniu do wychodzenia z pomocy społecznej, tej pasywnej, na rzecz takiej aktywnej, czyli włączenie osób bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem, wykluczonych, czy tych przy udziale środków finansowych zatrudnienia tak zwanego socjalnego, na rzecz aktywności, aktywizacji w podmiotach, które nazywają się podmiotami ekonomii społecznej lub na wyższa forma przedsiębiorczości społecznej, jak sama nazwa wskazuje, przynajmniej jeden z jej członów, przedsiębiorczość, no, miejsce, gdzie wykonuje się
pewne czynności mające na celu wprowadzić na rynek towary i usługi. Takie działania podjąć mogą stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne czy spółki prawa handlowego non-profit, którym Krzemienny Krąg jako ośrodek wsparcia ekonomii społecznej będzie służył pomocą. Ośrodek będzie bardzo interdyscyplinarny i prowadził szereg działań z taką indywidualną ścieżką wsparcia dla tych, którzy chcą zakładać podmioty ekonomii społecznej i pracować w tych podmiotach ekonomii społecznej, bo mogą to być grupy inicjatywne składające się z osób fizycznych, ale również z osób prawnych. Wsparcie obejmuje pomoc ogólną, pomoc specjalistyczną, biznesową w formie doradztwa, szkoleń, wyjazdów studyjnych czy stały dostęp do bazy technicznej, sprzętu biurowego i pomieszczeń socjalnych oraz oczywiście dotacje. Osoby zainteresowane uruchomieniem przedsiębiorstwa społecznego bądź ci, którzy myślą o pracy w takim przedsiębiorstwie, mogą do 27 stycznia składać formularze rekrutacyjne. Są to proste formularze, kto chce, na jaki przedmiot działalności, jakie koszty inwestycyjne, ale w bardzo takiej formie uproszczonej, ponieważ to nam ma pokazać, jakie jest zainteresowanie i podjąć pracę później z tymi, którzy te formularze zgłosili, po to, żeby wypracować dobrą tak zwaną fiszkę i później cały kompletny wniosek o ewentualną, znaczy o dotację. No i wiadomo, jest to forma konkursowa, więc najlepsze pomysły, najlepsze biznesplany w tych pomysłach zostaną wsparte. Wsparcie jest na jedną osobę do 20 tysięcy złotych. Jeden podmiot może ubiegać się w tym konkursie na 5 osób, czyli dotacja może sięgnąć kwoty 100 tysięcy złotych. Formularz znaleźć można na stronie www.koowes.pl. Tam też umieszczone są szczegółowe informacje na temat Kielecko-Ostrowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim ma nową radę. Przedstawiciele z różnych dziedzin mają doradzać i pomagać dyrekcji placówki w realizacji najważniejszych zadań. Skład rady zatwierdzono na ostatniej sesji powiatu ostrowieckiego. Muzealnicy, historycy, ale również naukowcy i przedstawiciele samorządu weszli w skład nowej Rady Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu. Powołanie takiego gremium wymuszają zarówno ustawa o muzealnictwie, jak i statut tej placówki. To ciało, którego główną funkcją jest doradzanie oraz opiniowanie zadań realizowanych przez muzeum. Podstawowe dwa zadania dla Rady Muzeum to po pierwsze opiniowanie planu działania na dany rok, i również ocena sprawozdania, czyli realizacji tego planu po zakończonym roku. Oprócz tego Rada Muzeum powinna wspierać swoją wiedzą, swoim doświadczeniem przy podejmowaniu różnych decyzji, ale jest to organ opiniodawczy. Wybór nowego składu stał się koniecznością, bo zakończyła się kadencja starej rady. Powołanie nowej Rady Muzeum musiało być zaaprobowane przez samorząd powiatu. Rada Muzeum może liczyć od 5 do 15 członków. W naszym statucie i przy naszym muzeum działa 8-osobowa Rada Muzeum. W skład tej rady wchodzą przedstawiciele organizatora w ilości nie więcej niż 1/3 składu. A w skład nowej Rady Muzeum powołano jako przedstawicieli powiatu Eligiusza Micha, Piotra Mrugałę, doktora Pawła Gotowieckiego oraz Krystynę Żurek. Środowisko naukowców i muzealników będą reprezentować dr Wojciech Borkowski, dr Jan Główka, dr inżynier Zenon Duda oraz Katarzyna Pyrzewicz. 400 lat historii w jednej monografii. Parafia Świętego Michała Archanioła zaprasza na promocję książki o historii kolegiaty i całego Ostrowca Świętokrzyskiego. W programie imprezy odbędą się również wykłady i koncert chóru. Kino Etiuda, niedziela 29 stycznia, godzina 13:30. Monografia ostrowieckiej parafii Świętego Michała Archanioła jest już gotowa. Powstała w ramach upamiętnienia jubileuszu 400-lecia tej ostrowieckiej parafii oraz najstarszej ostrowieckiej świątyni. Pierwsze wydawnictwo, czyli album poświęcony ostrowieckiej kolegiacie, ukazał się w roku jubileuszowym, czyli prawie 3 lata temu. Teraz przyszła kolej na drugie wydawnictwo, szeroko opisujące nie tylko historię świątyni, ale całej parafii i Ostrowca. Książka zawiera historię parafii Świętego Michała Archanioła. Mówi o wydarzeniach, o ludziach, którzy żyli na przełomie lat od 1614 do czasów obecnych, o różnych wydarzeniach, ale też ta książka jest historią Ostrowca Świętokrzyskiego.
No, gdyż parafia świętego Michała obejmowała wtedy teren właśnie w Ostrowcu. Uroczysta promocja tej monografii odbędzie się w najbliższą niedzielę, 29 stycznia w kinie Etiuda. Promocji towarzyszyć będzie koncert zespołu Bemolki ze Szkoły Muzycznej oraz spotkanie z autorami tej publikacji. Wysokim zwycięstwem zakończył się pierwszy sparing pomarańczowo-czarnych w tym roku. Podopieczni trenera Dariusza Pietrasiaka w mocno okrojonym składzie ograli grającą w radomskiej klasie okręgowej Pilice Nowe Miasto 4-0. W mocno rezerwowym składzie przystąpili do swojego pierwszego w tym roku meczu sparingowego piłkarze KSZO 1929. Mimo to szykujący się do rozgrywek rundy wiosennej sezonu 16-17 zawodnicy pewnie jak najbardziej zasłużenie pokonali wysoko 4-0 zespół Pilicy z Nowego Miasta występującego na co dzień w mazowieckiej klasie okręgowej Grupa Radom. Bramki dla pomarańczowo-czarnych zdobyli Rafał Gil, Kamil Bełczowski, Piotrek Ferenc oraz z rzutu karnego Mateusz Mąka. Ostrowczanie przystąpili do tego pojedynku po niespełna dwutygodniowym okresie przygotowawczym. W pierwszej części pojedynku goście zostali zepchnięci do defensywy i nie mieli wiele do powiedzenia w niedzielnym spotkaniu. Skupiamy się naprawdę na, uważam, że mocnych treningach i to widać, że chłopaki mają to w nogach, a wiadomo, mamy, uważam, że mamy przewagę, bo gramy praktycznie na jednej połowie, nie stwarzamy tych sytuacji, ale mówię, no nie ten jeszcze okres i na pewno miejmy nadzieję, że będzie coraz lepiej. W meczu z Pilicą wystąpił gracz czwartoligowego Sokoła Nisko, grający na pozycji ostatniego obrońcy Patryk Wilk. Na uwagę zasługuje także fakt, że w drugiej odsłonie meczu bramki pomarańczowo-czarnych strzegł utalentowany golkiper wychowanek MKS-u KSZO Junior, 14-letni Bartek Ogłaza. Jeszcze w poniedziałek prawdopodobnie tam dojedzie może jeden, dwóch chłopaków. Zobaczymy, jak tam jeszcze czekamy na potwierdzenie. Chcemy gdzieś tam się przyjrzeć, bo wiadomo, że czasami z niższych lig można znaleźć kogoś fajnego i który by nam pomógł, ale też dzisiaj chyba z 6 czy 7 chłopaków w ogóle dostało wolne, że nie ma ich, bo tam Stasiu jest chory, Jamro w szkole i tak dalej, także oni odpoczywają, bo na pewno ciężki okres był ten dwutygodniowy. A zobaczymy, jak będzie dalej. Wiadomo, że jak będzie jakiś dobry zawodnik, to na pewno będziemy chcieli wszystko zrobić, żeby gdzieś tam u nas był. W meczu z Pilicą zagrał Tomasz Persona, który w końcówce rundy jesiennej zmagał się z kontuzją, której do końca nie udało się jeszcze wyleczyć. Na dzień dzisiejszy tak z kolanem właśnie jeszcze nie jest wszystko w porządku. No ale miejmy nadzieję, że będzie. No nadal jeżdżę i rehabilituję się u doktora Kacprzaka, także wzmacniam to kolano. No myślę, że będzie dobrze, nie? Chociaż na razie tak jest 50-50. Jednak popularny Persi bardzo pozytywnie i z nadziejami podchodzi do okresu przygotowań do wiosny. Trenujemy już 2 tygodnie, trenujemy dosyć intensywnie, także na pewno no, czujemy w nogach tą pracę. Mamy młody zespół, jest dużo młodych chłopaków, zasuwają ciężko na treningach i myślę, że w przyszłości powinno dać to dobry efekt. Nie uległ zmianom terminarz meczów kontrolnych w tej fazie przygotowań, który zaplanował dla swoich podopiecznych sztab szkoleniowy ekipy ze Świętokrzyskiej. Cały czas te sparingi są tak jak były, tylko że w piątek chyba gramy z Radomiakiem w Radomiu, a nie w sobotę. A kolejny mecz sparingowy ostrowczanie zagrają już w najbliższą sobotę 28 stycznia o godzinie 11 na boisku przy ulicy Kolejowej z Awią Świdnik. I tą sportową informacją kończymy dzisiejsze wydanie Telefaktów. Ja dziękuję za uwagę i do zobaczenia jutro o 17:30.